Kontynuuję mój drugą część wykładu Narodowcy i Federacja Młodzieży Walczącej, a zawodowi fałszerze historii Polski. Proszę Państwa, po tym jak Sejm III RP uchwalił renty dla Żydów po 100 euro miesięcznie, także dla ich spadkobierców, najwyższy czas podnieść kwestię rekompensat i wyrównania krzywd osobom, działaczom Federacji Młodzieży Walczącej, która na pewno przez kilka lat złamała życiorysy, zniszczyła kariery wielu członków, działaczy Federacji Młodzieży Walczącej musiało opuścić Polskę. To swoisty rodzaj banicji był, ponieważ stan wojenny pokazał, że to nie są żarty. A na listach sporządzanych przez bezpiekę znajdowały się nazwiska ludzi, których należało zniszczyć, zlikwidować, wręcz fizycznie wyeliminować. A z drugiej strony bezpieka PRL-u prowadziła listy tych, których należy windować. Na niej znajdowali się wyłącznie Żydzi, co widzimy po działaczach, którzy porobili w III RP kariery właśnie na legendzie walczącego podziemia z komunistami. Jest to swoista paranoja polskiej rzeczywistości, że oprawcy i ich dzieci, wnuki już w tej chwili po 26 latach wolności, zasiadają na najwyższych urzędach w państwie polskim, a rdzenni Polacy są nadal tłamszeni i nadal niszczeni, ponieważ te listy do eliminowania Polaków, niebezpiecznej inteligencji polskiej, wywodzącej się często z Narodowych Sił Zbrojnych, bo w Narodowych Siłach Zbrojnych było 100 tysięcy żołnierzy, a więc ich rodziny znajdują się na liście do egzekucji i do wykluczenia ze społeczeństwa na wszelkie sposoby. Do dziś, tak jak każdy ksiądz w PRL-u miał swojego oficera bezpieki, który go śledził, który za nim łaził, tak samo Narodowe Siły Zbrojne i ich rodziny były prześladowane i śledzone przez bezpiekę, przez cały PRL, a ta sprawa nie skończyła się w 4 czerwca w 1989 roku, jest kontynuowana nadal. Dowodem na to jest posadowienie Jaruzelskiego na fotelu prezydenta po 4 czerwca 1989 roku za sprawą Amerykanów i Kiszczaka jako wicepremiera w rządzie Mazowieckiego. Czyli ta grupa przestępcza z Jaruzelskim i Kiszczakiem na czele nadal po 4 czerwca 1989 roku zarządzała III Rzeczpospolitą i nie ma tu żadnej wątpliwości, że żyjemy nadal w rodzaju PRL bis, z komunizmem typu gender w tej chwili, który idzie nie z prawej strony naszej granicy, tylko z lewej strony, czyli z
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej z Brukseli w tej chwili. Odwrócenie sojuszy, tak zwane, czyli wprowadzenie Polski do NATO, było ogromnym błędem. Nikt się Polaków nie pytał, jakie mają zdanie na ten temat. I tutaj rola Amerykanów jest przeogromna w poniewieraniu nadal narodem polskim, w utrzymywaniu tego układu między masonerią żydowską i masonerią niemiecką, bo loże masońskie, które wprowadziły się do Polski z Ameryki ze względu na obecność NATO i wejście, wtłoczenie Polski do Unii Europejskiej, nic sobie nie robią z narodu polskiego i z nędzy, w której naród polski się znajduje. Witam Państwa z Wrocławia, jest 22. A także nie są zainteresowane te loże masońskie w dojściu do prawdy historycznej. Widzimy na czele trzeciej RP historyków. Bronisław Komorowski jest magistrem historii, Donald Tusk jest magistrem historii, Bartłomiej Sienkiewicz, Grzegorz Schetyna. To nie może być przypadek, proszę Państwa, że właśnie historycy mają uwiarygadniać ten układ. I mimo dostępu do informacji, no internet jest jakimś źródłem informacji, ale w internecie jest również bardzo dużo informacji fałszywej. Wiemy, że na terenie Polski znalazły się 3 miliony Żydów sowieckich przywiezionych na tankach Stalina do Polski po wojnie, czy w trakcie ostatniego roku kończącej się II wojny światowej w 1945. I ta lista tych Żydów sowieckich leży w MSW. Należy ją opublikować jak najszybciej i podać fałszywe te ich nazwiska, te prawdziwe nazwiska żydowskie i prawdziwe tożsamości, dlatego że Polacy nie mogą się zorientować, kto, z kim mają do czynienia. Ponieważ ci ludzie już nauczyli się polskiego, ich dzieci są doskonale wykształcone, a nawet mamy do czynienia z wnukami. I na przykładzie Ruchu Narodowego widzimy, że kolejna organizacja związana z buntem społecznym dostała nasadzoną czapę sionistów. Nazwiska są dobrze znane liderów tego ruchu. Książka, którą nabyłam na spotkaniu z Marianem Kowalskim, nawet mam tutaj dedykację Mariana, oczywiście też ukrywa fakt, w ogóle ukrywa i zaciera fakt istnienia Federacji Młodzieży Walczącej. Wymienia się na stronie 185 wyłącznie organizacje KOR, ROBCIO, KPN i Solidarność, których Stronnictwo Narodowe obdarzyło nieufnością, natomiast przychylnie Stronnictwo Narodowe sugeruje traktować Ruch Młodej Polski. A więc kolejna partia polityczna, która nie zamierza przerwać zmowy milczenia wokół Federacji Młodzieży Walczącej. Jest to zmowa tak szeroka wśród tych elit
polskojęzycznych, że także Instytut Pamięci Narodowej w ciągu ponad 10 lat swojego działania nie opublikował żadnej pracy, żadnego filmu, ani w formie książki, opracowania na temat Federacji Młodzieży Walczącej. Ukrywa się, proszę Państwa, prawdę o zasługach Federacji Młodzieży Walczącej, tak jak za komuny ukrywało się zasługi Narodowych Sił Zbrojnych w walce z okupantem niemieckim i z okupantem sowieckim.